Putin i Donald Trump w ostatnim czasie zaczęli jakby nagle mimochodem w reakcjach na pytania mediów wypowiadać się o sobie w samych superlatywach. Nie jest to zapewne kwestią przypadku, gdyż Trump staje się coraz bardziej realnym kandydatem na prezydenta. Jego notowania rosną szybko nie tylko wśród republikanów, lecz w całych Stanach. Pomimo oczywistych różnic niemal pod każdym względem, Putin i Trump mają jednak niezwykle istotną wspólną cechę. Obaj wyrastają ze słabości Obamy, której nie znoszą. Obaj też nienawidzą islamizmu i lubią Żydów. Córka Trumpa, Iwanka, wychodząc za mąż, przeszła na judaizm. A Putin to pierwszy poważny przywódca na Kremlu od czasów Lenina, który nie jest antysemitą.